w waszych głowach kręci się i opadacie na ziemię. W momencie, kiedy odzyskujecie przytomność, budzicie się na posadzce, gdzie nie ma tronów, golemów, a na ścianach stuletnie pajęczyny. Ja bym chciał jeszcze przeszukać to pomieszczenie. Nic się tu nie znajduje. Pajęczyny, to wszędzie jest pusto. Nawet wybiegając na korytarz tam, gdzie wcześniej były pochodnie, w tym momencie to już są dawno zbuchwiałe. Jakieś deski, jakieś szyby. Nic tu po nas. Wychodzicie tą samą ścieżką, którą weszliście, cały czas jest. Cały czas jest wypalony. Wychodzicie zamciśniony, ale wypalony. Wychodzicie na samą górę. Rozglądając się ze szczytu góry, widzicie, że gdzieś tam w oddali nikną barbarzyńcy. I to tak w oddali. Bo widać jest w zasadzie już tylko światła gdzieś tam, jakieś pochodni czy czegoś w tym stylu. Siadam na konie i ciśniemy do nich za nimi. Jadąc w kierunku świateł, a w kierunku w ogóle Kerbestwal, wy mijacie zarówno jezioro, które znajduje się na wyspie, jak i miejsca, w których już byliście, czyli ostoje, kopalnię krasnoludzką, którą przebyliście, z której coś dziwnego uniosło się w niebo, i parę innych miejsc, które rozpoznajecie na swojej drodze. Długo jedziecie w tamtym kierunku i długo nie widzicie żadnych barbarzyńców. Łuna światła, która z wieczora niesie się stamtąd, to płomienie nad Kerwestwal. Miasto płonie takim ogniem, że widać to jeszcze z wielu mil podróży. Całą noc zajmie wam jazda w tamtym kierunku. Czy chcecie tak aż wykorzystać swoje energie witalne? Okej, to w takim wypadku rzućcie mi wszyscy na budowę, wytrzymałość, rzut obronny. Przeciwko zmęczeniu, które to spowoduje. Nie mam zmęczenia, mam buty swobody. O, ja też nie męczę się. No nie muszę odpoczywać, tylko medytuję. To zmęczenie wynika właśnie raczej z podróży, niżeli z uszczerbku na siłach witalnych, nie? Tylko z długofalowej podróży. Tak, to jest ten typ zmęczenia, który byś otrzymał przy siedzeniu w bibliotece przez cały dzień czy coś. No dobra. Wiesz, to jest bardziej takie zmęczenie. Znużenie bardziej to może niż zmęczenie od machania mieczem. W ten sposób. Także rzucić musisz. Nie, 29. Okej. Okej. 10. Okej. Udaje wam się oprzeć efektowi zmęczenia. Dojeżdżacie do bram Kerwestwal tuż nad samym ranem. Słońce jeszcze nie świta nawet na horyzoncie, ale już powoli rozjaśnia łunę gdzieś tam daleko nad morzem. Kerwestwal płonie. Barbarzyńcy stoją już u bram. Wielu z nich już dawno jest w środku poranionych, poobijanych, przechadzających się to przed mury, to za mury. Wchodzicie do Kerwestwal, a tam wszyscy mieszkańcy stojący przy pałacu, a na bramie pałacu, na ogromnym, zbudowanym z drewna kole, rozpięty i przybity, żyw wciąż, z wieloma ranami znajduje się Faust. Wielu barbarzyńców i wojowników miasta leży u jego stóp. Lady Erlaiza, prawie wyleczona z ostatnich potyczek, z wyciągniętym mieczem, ciężko dysząc, obok wodza barbarzyńców, przygląda się widokowi, nieco zdziwiona i zmęczona. Obok niej stoi Selma z uciętym ramieniem i Pendriff w pełnej zbroi, roztrzaskanej, pijany, ledwo trzymający się na nogach.
Barbarzyńca dostrzega was i odwraca się w waszym kierunku. Bitwa wygrana kosztem wielu naszych. Odpowiadajcie, co tu się odjebało. On jest wasz. I barbarzyńcy odchodzą. Na razie lecząc rany. Wódz nawet nie raczy odpowiedzieć, po prostu odchodzi. Lady Erlaisa staje, biorąc ręce pod boki. Pięknie, pięknie. Rozumiem, że to jest wasza zasługa, tak? Nie dość, że moje miasto płonie, moi ludzie brukają krwią ulicę. A wy, jak wiem, jak zakładam, nic nie wiecie, prawda? Jaka jest prawda? Zrobiliśmy co mogliśmy. Ci barbarzyńcy przyszli tu tylko za naszą obronę. Zrobiliście co mogliście, a moi ludzie są martwi, a wioska, której mieliście bronić, nie istnieje. Dodatkowo połowa góry, z tego co wiem, na północy, odleciała. Nie chcę nawet pytać. Ale mieliśmy być sprzymierzeńcami. A póki co więcej kłopotu wyrządziliście na mojej wyspie, jeżeli by to było warte. Jeżeli nie macie jakiegoś dobrego wyjaśnienia, to zejdźcie mi z oczu. Gdyby nie my, to byśmy teraz z tobą tu nie rozmawiali. Na pewno nie z żywą. Tak, to powiedziałeś. Ja słyszałem. I'm just asking. Gdyby nie that my, was fast. To byśmy tutaj nie stali. Nie rozmawialibyśmy z tobą tutaj żywą. To ty paliłeś jego zioło, czy nie? Się nie podzielił jeszcze. Proszę rozwiń swoją wypowiedź. Słucham. Decyzje, które podjęliśmy i które musieliśmy podjąć... Mimo... Decyzje, które wy musieliście podjąć? Tak, czy wy jesteście poważni? Jestem władczynią tych ziem. I co? Podajcie mi jeden powód, dla którego miałabym nie skruszyć waszych czaszek o pomost na nadbrzeżu. Który ty masz level? No dobra, to był żart. Głupi, wiem. 21. Tyle to kutas. Miałeś w Zyskałeś nowych sprzymierzeńców. A to są duży i wielcy. Ktoś cię narysował. Weź zamilcz. To prawda, Hermanie. Barbarzyńcy są z jakiegoś powodu wam wdzięczni. I w to nie wnikam. Chcą też się tutaj osiedlić i co najlepsze, służyć mnie. Ich wódz jako mój doradca i Selma jako moja doradczyni. Jestem wam wdzięczna za to, to prawda. Chociaż wiecie, ile istnień przestało oddychać tylko dlatego, że wy żyjecie, a ten tutaj wisi mi na wejściu do pałacu i nawet nie wiem, kto to jest. I to jeszcze nie koniec. A, jeszcze większe zło. Zapomniałam chodzi. Jeszcze o tym. Pokazuję na niebo. Co to jest w ogóle? A co jest na niebie? Co jest na niebie właśnie? A, wielka macka przecinająca chmury? O kurde, tego nie było. Było. O kurde. Było? Chwilę nie było. Okej. Okay. Jak użyliście prawdziwego widzenia, wszystko się rozpostarło, chmury się tam... I było widać właśnie wielką mackę, wielkie macki, wielką bestię gdzieś tam w kosmologii. Przywołuję ramiona Hadara i macham i też mam. Jesteś nasz przyjaciel zabawny. Się naćpał czegoś wywołać. Rzuć na refleks. Dobra.
Na twoim ciele pojawia się cięcie, które zadaje ci 12 punktów ciętych obrażeń. Lady Erlaisa łapie cię za kark, przyciąga do swojej twarzy. Czujesz jej oddech, jakby zapach perfum z rumianku i goździków. Jeszcze jeden tego typu dowcip. A mój miecz przetnie twy gardło. Widzę, że z wami dwoma mogę się dogadać. Niech będzie. Barbarzyńcy są waszą kartą przetargową. Statek czeka na was w porcie. Nie wiem, kim jest jegomość w czerwonym płytowym pancerzu, który od 4 dni, odkąd przypłynął statek, stoi na pomoście i czeka na was. To też mnie nie obchodzi, póki go stąd zabierzecie. Nie wiem, dlaczego to robię, ale pozwolę wam odejść. Ten jeden ostatni raz. Bo czuję, że losy świata mogą się ważyć w waszych rękach. Chciałbym wyleczyć sobie cięcie. Leczenie? Jeśli masz, proszę bardzo. 15. Jeśli przyjdzie do tego, że będziecie potrzebować naszej pomocy, to nie omieszkam się jej wam udzielić. Ale obyście mieli skarb równy mej pomocy. Gość czeka na was. Jakie są plany twoje teraz? Co byś zamierzał zrobić? Najpierw muszę odbudować Kaer Westphal. A z tego co wiem, muszę też pokonać bestię, która lata mi po wyspie. Lub kilka bestii, które latają po wyspie. Tym problemem nikt się jeszcze nie zajmie. Chyba. No, jakiego typu bestiach mówisz? Tych bestiach mi błyskalnych, wielkich, przerośniętych, które Faust sprowadził do tego świata, żeby nękały całą wyspę z jakiegoś dziwnego powodu. Zatem tym zajmę się w pierwszej kolejności. Odbudową miasta, tak? I zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańców. Czy mógłbym się jakoś pomóc w odbudowie miasta? Nie. Nie potrzebuję. Lepiej nie przeszkadzaj po prostu. Tu wasza pomoc się kończy. Na szczęście kopalnie zostały odblokowane i będziemy mogli rozpocząć wydobycie znowu rudy. Poprosiłam Ann również o to, by sprowadzili moich ludzi. Wkrótce zaroi się od przychylnych mi istot. Obronimy tę wyspę i spokojnie będzie ona dla was ostoją. Nieważne, co dzieje się na północy, na innych wyspach. Kiedy to wszystko się ustatkuje i o ile przeżyjemy, ruszymy dalej na północ. Barbarzyńcy rwą się do bitki, a mocy im nie brakuje. Zdobędziemy resztę wysp, o ile się to uda. Żegnajcie. Obyśmy spotkali się jeszcze. I odchodzi ona razem z Selmą i Pendrivem, lekko chwiejącym się. Zbierają oni kilku barbarzyńców, osiodłają konie i nie dłużej jak parę minut wyruszają przez główną bramę w kierunku Pengram. Zostajecie wy, Faust przybity do drzwi i ludzie, którzy się powoli rozchodzą. Żywy jest? Jeszcze tak. Rany są dotkliwe. Jego skrzydła zostały przybite. Dłonie, kolana, kostki. A na ciele widnieje wiele ran ciętych i kłutych. Chyba jest nieprzytomny z tego, co widzicie. Ale żyje. Tak na oko, ile czasu mu jeszcze zostało po ranach? Medycyna?
15. Okej. Mniej więcej bez żadnej pomocy medycznej 20-30 minut maksymalnie. Przy tej jego regeneracji. Wyciągam solę trzeźwiącą i podkładam mu. Pluję krwią. Zatem wybraliście swoją ścieżkę. Niech tak będzie. Nie sądziłem, że legnę przed wami. A tu proszę. Jakie dziwne są losy świata. Nic to. Przyjdzie taki czas, że jeszcze zatęsknicie za moją opieką. No to proszę. Ta macka tym razem to nie jest kwestia, to jest prawdziwa bestia. Tak, Barry. Co teraz możemy jeszcze z tym zrobić? Co nam zostało? Nie widzę już przyszłości. Cała moja moc upływa ze mnie z każdą chwilą. A artefakt, za pomocą którego wyciągałeś siły z bogów? Stara i zapomniana magia. Za mało czasu bym cię nauczył. Czym jest i gdzie jest ten trzeci artefakt, którego poszukujesz, poszukiwałeś? Nie wiem, gdzie się znajduje. Widziałem tylko ołtarz. Gdzieś w Fejrunie. Gdzieś w pobliżu studni Beoruny. Neverwinter. Waterdeep. Nie wiem, gdzie jest dokładnie. Oto. Zapytajcie tego, który was tu przysłał. Doskonale wie, bo służy temu, co widzicie nad głową. Teraz oficjalnie możecie uważać się za zdrajców rodzaju ludzkiego. Konfidentem nigdy nie byłem. Jest coś na pewno, co jeszcze da się zrobić. Masz dwa artefakty. Być może znajdziecie trzeci. Co z nimi zrobicie? Drogą, którą sami sobie wyznaczyliście. Plując, mam ją wyciągniętą rękę. A czego szukałeś tutaj w tym Kerbestwach? Nie będę z wami rozmawiał. W tym momencie widzisz, że przełamując ostatnie krzty bólu, rozrywa swoją dłoń, wyciągając długi pesur i kończąc swój żywot. Jego głowa bezwładnie opadła na klatkę piersiową. Chcesz to skrzydło? One są z piórami, te skrzydła, tak? Trochę już pióra sobie wezmę z tego skrzydła. Wszystkie. Jedno. Jakieś największe. 40-centymetrowe fioletowe pióro Archanioła. Po chwili jego ciało staje w płomieniach, płonąc fioletowym, jarzącym się ogniem, jak ciekły dynaturet. Płomień jest gorący, musicie się odsunąć. Pali on od drzwia i topi kamień. Nic nie
pozostaje po istocie, która was być może pociągnęła do całej tej serii zdarzeń i miejsca, w którym tu jesteście. Czy jest jeszcze Lady, która chciała opinić? Już. Nic tu po nas. Chodźmy na ten okręt. A kto to jest w tej czerwonej budowce? Nie mam pojęcia. Ścieka na nas. Coś jeszcze znajduje się w tym gerbestwa? Coś, czego szukał Faust? Nie. Ten trzeci artefakt. Nie, on chciał tylko... Ale Faust czegoś szukał on, tutaj. On nie szukał niczego w gerbestwie. Coś jest w tym gerbestwie. Nie chciał powiedzieć, podciął sobie pardło. Pozostajemy. Ale tu i tyle. Trzeba zobaczyć, kto za nas czeka. Czy Akunik czeka? Czekał 4 dni. Czekasz. Ma stać stąd. Czy tak po śladach chcemy stwierdzić, czy po trupach z kim walczyli? Sądząc po trupach i po ranach i tych, które pamiętacie z obozu barbarzyńców, wypalonych dziurach w ziemi i różnych innych rzeczach, z Faustem. To wszyscy z tym... Aha, dobra. Czy coś zostało w tej grupce popiołu w polu? Czy on się spalił? Nie został nawet popiół, nic. Jeśli byłoby coś ukryte w Kerwestwal, to gdzie by było ukryte? W skarbcu, w zamku? Pod. Pod. Znaczy, no, w sumie... Rzut ma to samo, przy sobie. Albo i tak. Należy wam się w zasadzie nagroda. Przeszukiwanie. 19. Okej. Opodal miejsca, do którego przybity był, czyli do wrót wejścia do zamku, do których przybity był Faust, dalej w samym zamku, już opuszczonym na korytarzu, na atłasowym czerwonym dywanie leży złota maska. Maska, którą Faust nosił, spotkając się ostatnio z wami. No to podnoszę ją, przyglądam się jej. Misterna maska? Kiedy przyglądasz się naprawdę blisko, widzisz dosłownie milimetrowe, takie malusieńkie symbole, którymi cała maska jest opisana. Pisana? Chciałbym je rozczytać. Rzucę inteligencję. Nawet mam coś takiego. To cyfrowanie zapisków. No, rzucić to. 10. Nic ci nie przychodzi do głowy. Żaden znany ci język nie jest ukryty na masce. A ja użyłem czaru. Język i potrafię rozumieć. Dowolny język, nie magiczny, przez godzinę. Czy jest to polityki, coś tam może odczytać? Na masce wyryte jest wśród wszystkich tych napisów i całego tego kodowania, które się tam znajduje, tylko wola może być granicą. Już? To? Ta maska ewidentnie emanuje magiczną mocą, jakby to się czuje, bo dotykając, podnosząc maskę, czujesz jakby, jakbyś wyciągał ją z wody cały czas. Tak ocieka magiczną mocą. No to do. Zakładam ją. Czy coś się dzieje? Nic. Psuje mi? Jest złota. Pasuje. Ja już pisałem sobie do tej profesji. Nie
to warta bez dna. Ja tej dyplomacji użyję. Dyplomacja. Że ja lepiej nie wyglądam. Ta maska symbolizuje wiele rzeczy, nie możesz jej robić. Musimy być inkognito. Chciałbym być swag jakiś. Chodzisz do Burtero, ale to wszystkie twoje, nie? Co ta maska? Ty śmigał, ty dupie. Dresiwo. Złoty łańcuch. Co ta maska? Dobra. Nasłuchuję, czy bogowie nas słyszą. Powiadaj. Rzucaj na słuchanie. Disturbance in the force. Niczego nie czujesz, nie słyszysz. Cisza w eterze. Modlitwy do twojej bogini pozostają bez odzewu. Ale coś nie tak. Nie jest to ciśnienie do tego kolesia. Mam coś powie, wyjaśnię. Wychodzicie z miasta i kierujecie się w kierunku, ruszacie w kierunku portu. W porcie stoi postać w czerwonym pancerzu płytowym, jakby czekająca na was. W momencie, kiedy was tylko dostrzega, kiwa wam głową. Podchodzicie do niej i dostrzegacie, że pancerz nie ma żadnych charakterystycznych znaków, żadnych rycin, niczego. Postać zakryte ma praktycznie całą twarz, poza fragmentem ust. Rozpościera usta w makabrycznym uśmiechu, gdzie dostrzegacie zaostrzone kły, jak u krokodyla. Jej skóra również jest czerwona. Rosły mężczyzna, ale nie jakiś przepotężny, no, zwykły, normalny facet w zbroi płytowej, w czerwonym, szkarłatnym płaszczu. Jakże miło mi jest was gościć. W końcu do was dotarłem. Czy macie mój amulet? Chciałem wiedzieć, czy to ty, to ty. Oczywiście, Berry. I w tym momencie widzisz, jak czerwień kotłuje się. Peleryna zawija się wokół niego, a postać rozrasta się do ogromnych kształtów wielkiego, czerwonego smoka. Ludzie puszczają skrzynię i uciekają. Smok zawija kark, by opleść szyję wokół ciebie. Dmucha siarką w tym kierunku. Jego głos dudni. Czy teraz jesteś przekonany? Widzisz tego samego smoka, którego spotkaliście w twierdzy, który wysłał was portalem tutaj na Snowdown. Wygląda na dłoń. Czekaj, czekaj już. Jeszcze nie. Wiesz, co tu się odpierdala? Widzisz tą maskę? Mackę? Ja nie wiem. Wiem więcej, niż wam by się wydawało. Oddaj mi amulet. Taki był nasz układ. Nie próbuj, Berry, grać na spółkę. Widzisz, jak twoi kompanii odchodzą.
ten amulet będzie jeszcze tam potrzebny. Wrócimy go później. Berry. Wam może wydawać się potrzebny ten amulet. Natomiast mnie jest on niezbędny. Nie ma już istoty, która by go pożądała bardziej niż ja. Możecie wybrać. Pracuj nad sobą. Amulet albo życia waszej i całej tej wyspy. Tylko wyspy? I 10 mil wokół twierdzy, w której byliście. Każdej? Tej jednej konkretnej, z której was wysłał. Śmierć tysięcy i wasza. Albo... Nie no, Bero, oddaj, barbarzyńców nie chciałeś zabić, to gdzie tysiąc, gdzie wyspa? Daj spokój. A chociaż wyjaśni, dlaczego chcesz go użyć? Chcielibyśmy powstrzymać tą bestię przed niszczeniem tego świata? Widzisz, Bery, z waszego poziomu wygląda to tak, że albo wasze przeżycie, albo żadne. Jest trzecie wyjście. Możecie się sprzymierzyć z tym, co nadchodzi. I to jest karta przetargowa. Oddaj amulet. No to tu jest mały problem, wyciągam. Smok łapie go w swe szpony. Dobrze postąpiłeś. I połyka amulet. Zatem nasza umowa zakończona. Czy jest coś, co mogę jeszcze dla was zrobić, zanim odejdę? Spełniasz życzenia, czy coś w tym stylu? Mam wielką władzę. I trochę mocy na zbyciu. Mocy na zbyciu. Chcesz, Romanie? Nie kończący się ogień. Do fajki tego. Jeszcze raz, co chcę? Nagrodę. Za wasze trudy. Pewnie. Czego żądasz? Smok przybiera znowu kształt rycerza, na którego szyi widnieje amulet. Chciałbym stać się twoim uczniem. Prosisz o wiele. Niby czemu miałbym dać ci cząstkę mocy? No, pytałeś, czy coś chcę. W ramach nagrody, co? Niech będzie. Taka będzie twoja nagroda. Jest moc. Zdejmij pancerz. Zdejmuj. Rycerz wyciąga swój miecz. Długi miecz, jakby zrobiony z czegoś, jakiegoś różowego kryształu, różowawego kryształu. Tnie cię on przez klatkę piersiową, nim zdążysz uskoczyć. Jednak nie ma rady. Na twoim ciele, w miejscu cięcia, pojawiają się łuski. Powoli rozpościerając się w kilku miejscach twojego ciała. Czujesz palący ból. Padasz na kolana, kaszlesz, a z twojego gardła wydobywa się płomień. Przeżyłeś. Zatem
Zapewne się nadajesz. Niech i tak będzie. Czasu i tak nie pozostało wam wiele, więc i moc ta ci nie pozwoli na przeszkodzenie mi. Może i żeś godzien. Niech i tak będzie. Jako uczeń Czerwonego Smoka odkryj moc, która w tobie drzemie. Przyjdź do mnie, gdy twe serce oblecze się w łuskę. Widzicie, jak zmienia się w smoka? Uderza skrzydłami, podrywając się wysoko i odlatuje. Czujesz palący ból i słyszycie pękanie kości. Z twoich pleców wydobywa się sznur kości. Twój kręgosłup pęka i składasz się dosłownie w pół, w miejscach, w których nie powinieneś się złożyć. Ból jest wręcz oszałamiający. Rzuć na wytrzymałość. No, to nie na wytrzymałość. 10. Okej. Daje ci się przezwyciężyć uderzenie bólu. A, 11, sorry. Widzicie, jak wasz towarzysz chrupie cały, a jego ciało zmienia kształty, jakby miało pęknąć w pół, jednak dalej jest żyw i przytomny. Ile wrzuciłeś? 11. Otrzymujesz 11 punktów obrażeń i rzuć na wytrwałość. Kolejne chrupnięcie. O kurde. 8. I kości, które wyszły z ciała waszego kompana, zaczynają przybierać kształt skrzydeł. Otrzymujesz 8 punktów obrażeń, rzuć na wytrwałość. 20, na klasce. Okej. Skrzydła przyoblekają się czerwoną, szkarłatną skórą. Po chwili czujesz, jakby były częścią ciebie. I otrzymujesz kolejne 20 punktów obrażeń. No, mordy. Padasz na ziemię w kałuży swojej krwi. Ale rany zasklepiają się i zabliźniają. A twoje ciało przyozdabia łuska. Otrzymujesz 2 punkty pancerza naturalnego. O. Plus 2 do siły. O. Nie mam szablonu teraz ze sobą, więc go wydrukuję następnym razem. 2 do budowy. O. I 2 do charyzmy. O. Teraz będziesz piękny i przystojny. No dobra, nie wiem, też będzie przez 6. Twoje źrenice budowy, przybierają, tak? Pionowy kształt, jak u jaszczurki. A twoje zęby, które leżą w tym momencie na ziemi, twoje dziąsła wykształcają nowe, kły smoka. Mhm. Możesz kogoś ugryźć, zadając mu 1k6 punktów obrażeń plus premię z siły. I możesz zionąć ogniem raz dziennie, zadając w stożku 1k6 punktów obrażeń plus 1 na twój poziom. Mhm. Od ognia oczywiście. Dobra. Jak mi teraz mam plus 1 z budowy, to... Tak. 11 hapsów mam więcej, tak? Dobra. Okej. Okay. I jest moc.